dzisiaj będzie film, na który na pewno wiele z Was czekało i który wszyscy lubimy, czyli aktualizacja Pielęgnacji Cery. A mam dzisiaj po prostu takie sztosy, i to tak naprawdę nie mam ich tutaj jakoś zbyt wiele, w sensie takim, że nie używam jakoś strasznie przeogromnej ilości kosmetyków, ale po prostu mam wrażenie, że niemal każdy z nich to jest jakiś sztos. Albo to jeżeli chodzi o kwestie ceny, albo to jeżeli chodzi o działanie, więc zapraszam serdecznie do oglądania dalej i zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Słuchajcie, od tak budżetowego kosmetyku to jest Glam Oils Soraya, dostępne w Rossmanie, więc moje drogie, idziemy z grubej rury, idziemy po bandzie, czyli co jest w Rossmanie. Przyznam, że ostatnio weszłam do Rossmana i zobaczyłam, że tam jest naprawdę tak dużo tych kosmetyków naturalnych, że stwierdziłam, okej, no muszę spróbować coś budżetowego z Rossmana, łatwo osiągalnego, no i między innymi padło na tą Soraję. To jest krem do demakijażu i mycia twarzy. I zastanawiałam się, co to jest. Czy to jest bardziej jako taki jakiś olejek hydrofilowy, masło hydrofilowe, może nie hydrofilowe? Nie, to jest coś a la mleczko. Ale ja osobiście mleczka całkiem lubię. Tylko teraz przy mojej komedogennej cerze nie używałabym tego do dwóch etapów i jako do demakijażu i oczyszczania dogłębnego, tylko używam sobie tego do demakijażu. Ale muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się tego używa. Zmywa się tym bezproblemowo makijaż, przynajmniej taki jak ja noszę sobie kosmetyki naturalne, bezproblemowo, nawet przy użyciu samej wody, więc bardzo przyjemnie mi się tego używa. Niestety mały minus, że troszkę szczypie w oczy. Więc zwłaszcza jeżeli chodzi na okolice oczu, to nakładam tego niewielką ilość i bardzo delikatnie sobie opracowuję okolice oka, żeby nic mi do tego oka nie wpłynęło i wtedy jest jak najbardziej wszystko ok, a jest to niesamowicie budżetowa wersja i przynajmniej jeżeli chodzi o samą kwestię demakijażu, to nie zaobserwowałam, żeby przynajmniej na moją cerę działało komedogennie. Ja przyznaję też osobiście, że po prostu to opakowanie to jest takie, nie wiem jakby to nazwać, no mam taką satysfakcję, kiedy na nie patrzę, po prostu ta estetyka, ta kolorystyka, mnie to kupuje i to jest naprawdę kosmetyk tak pięknie prezentujący się przykładowo gdzieś na Instagramie jako właśnie zdjęcie produktowe, cokolwiek takiego, no śliczne to jest, więc nie żałuję, że wypróbowałam, czy będę wracać, no jest to całkiem taka budżetowa wersja, wystarczy na bardzo, bardzo długo, więc kto wie, nie wykluczam, jeszcze sobie tą okolicę oczu muszę troszkę poobserwować, jak będzie z tym używaniem, ale wydaje mi się, że ogarnęłam i kto wie, być może będę do tego wracać. Jeśli chodzi o kosmetyki myjące, to aktualnie testowałam dwa. Zacznijmy sobie od Inni Mini, bo jest to żel do mycia twarzy, od którego zaczęłam. I to jest żel, który jest bardzo, bardzo delikatny. Ojej, kiedy jego się używa, to ma się takie wrażenie, że on tak aż sunie po skórze i nie ma takiego żadnego uczucia, takiego ściągnięcia, podrażnienia. Nawet kiedy się go spłukuje, to po prostu czuć, że nie ma takiego żadnego efektu, że wszystko z tej skóry jest zmyte. Nie ma nawet takiego uczucia odświeżenia, powiedziałabym. To jest takie coś, jakbyście nawet nie tykały tej skóry, tylko ona nagle stała się czysta. Bardzo, bardzo delikatny żel. Jego również wzięłam podczas takiego wyjazdu, tam na kilka dni byłam na urlopie i testował go również Adrian, chociaż Adrian zazwyczaj używa emulsję z Wianka łagodzącą, no to, że wzięliśmy jeden kosmetyk dla nas obojga, to Adrian, który ma skórę bardzo wrażliwą, delikatną i suchą i który zazwyczaj właśnie żeli nie toleruje, bo ma to uczucie ściągnięcia, dlatego on sobie używa emulsji, to właśnie zwrócił uwagę, że nie miał tego typu reakcji po tym żelu. Więc ja ten żel stwierdziłam, ok, to jeżeli jemu ten żel tak bardzo odpowiada, to ja go nie testuję dalej, tylko sobie coś tam innego wypróbuję, a ten żel jemu zostawię. I wiecie co, chodziło za mną, żeby spróbować ponownie żel z cien. Ja już go kiedyś miałam i on mi się spisał, tylko wtedy moja cera była inna, nie miała tych problemów trądzikowych i to był ok, to był w porządku żel. I stwierdziłam, ciekawa jestem, jak on się spisze teraz na aktualnej trądzikowej cerze, która wymaga bardziej dogłębnego oczyszczenia. I słuchajcie, to jest taki sztos, bo ten żel, on nie daje tego uczucia ściągnięcia, ale ewidentnie takie oczyszczenie czuć. I obserwuję sobie na przykład zaskórniki, ja tam nie mam jakichś wielkich zaskórników, bo oczyszczam skórę systematycznie rano wieczorem, więc takie systematyczne oczyszczanie zapobiega rozwojowi zaskórników, ale obserwując, jak wygląda moje pory, rozszerzone ujścia gruczołowo-jojowych, czy taki żel jest w stanie bez problemu je oczyścić, czy może wymaga taki żel, nie wiem, jakiegoś dogłębnego oczyszczenia, masowania, wspomożenia się peelingiem, tu, tam,
No to ten tak pięknie po prostu wyciąga to, co głęboko zalega w porach, że to jest po prostu miodzio. Wygląda ta skóra fantastycznie po zastosowaniu, nie ma uczucia ściągnięcia, a jest tak pięknie oczyszczona. Super, bardzo mi się to podoba i na chwilę obecną to jest żel, który uważam, że będzie dla mnie taką budżetową wersją, do której będę sobie mogła zawsze wrócić w momencie, kiedy nie będę wiedziała, po co sięgnąć. To jest żel, który jest dedykowany do skóry normalnej i mieszanej. Ja mam skórę o typie normalnym, tylko tym podtypie trądzikowym i naczynkowym i super, po prostu jeżeli chodzi o kwestię oczyszczenia, fantastic. Kolejny kosmetyk bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To jest Kloshi i to jest Hydro Mist tonik nawilżający. I to jest kosmetyk, który, słuchajcie, to jest ciekawe, bo jak patrzę na skład, to on nie ma tutaj substancji, które mogłyby powodować pienienie się kosmetyku. Przynajmniej moja wiedza taka, jaka jest, to jak patrzę na ten skład, no nie ma tu substancji, które mogłyby powodować pienienie. Ale kiedy jego się wstrząśnie, no to ewidentnie widać, że jakaś tam pianka się pojawia i to sprawia, no nie wiem, najwyraźniej tam coś jest, co może działać tak powierzchniowo czynno, może jakiś ekstrakt, może jakaś substancja aktywna, nie wiem, ale stwierdziłam, spróbuję, nie przekreślam go, spróbuję, zobaczę. I to jest pierwszy tonik, który się pieni, nie powiem, że ma substancje powierzchniowo czynne, bo nie wiem, która substancja tak tutaj działa, ale ewidentnie się pieni i mojej cerze odpowiada. Dodatkowo on jest tak fest wydajny. Słuchajcie, to jest 100 ml, więc dość takie niepozorne opakowanie. Jak patrzę na hydrolaty, które mają 100 ml, to zdarza mi się, że no nie wiem, tam miesiąc albo nawet krócej je używam, jak używam rano i wieczorem. A tego już mam chyba od ponad miesiąca i on się nie kończy. Mam wrażenie, że ten atomizer, on tworzy taką przyjemną i taką lekką mgiełkę. Po prostu tego niemal nie czuć. To jest taka lekusieńka chmurka i to sprawia, że dozowanie tego kosmetyku jest roztropne, rozsądne i nie jest zbyt obciążające i dla cery, i właśnie dla wydajności tego preparatu, więc jestem totalnie urzeczona i słuchajcie, ja go już używam, tak jak mówię, chyba koło miesiąca albo nawet trochę dłużej i jeszcze mam gdzieś tyle, jeszcze mam 1/3 opakowania, totalnie mega wydajny kosmetyk, kurczę drogi, ale uważam, że coś w nim jest, bo jest i wydajność, i super działanie, takie uczucie w ogóle mam nawilżenia, jak go stosuję. Owszem, ja sobie nakładam krem, ale jak czasem bywa tak, że na przykład, nie wiem, umyję sobie twarz, chcę iść do wanny, ale jeszcze nie chcę nakładać kremu na twarz, no bo czasem jak to w wannie się zdarzy, że potem jeszcze muszę wytrzeć twarz, ale sobie stonizuję, to jest takie uczucie komfortu i tak, no, że skóra została nawilżona, coś na niej jest, ale bez takiego obciążania nadmiernego. Więc mega przyjemny kosmetyk, bardzo mnie zaintrygował i w sumie, jeżeli chodzi o Kloshi, to jest to kosmetyk, który z tej oferty tej firmy bardzo się u mnie wybił. Miałam już dużo kosmetyków Kloshi, ale właśnie ten tonik na długo zostanie w mojej pamięci. To z całą pewnością zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Dobra, i przejdziemy sobie do kremów, czyli do tego, co chyba dużo z nas czeka. Słuchajcie, moje drogie. Z Recibo jest właśnie taki kosmetyk jak Game Changer Pro. I to jest krem, który ma dodatek witaminy A, ale ma też dodatek witaminy C. Ja go dopiero zaczęłam używać i bałam się, czy on nie będzie powodował u mnie podrażnienia, bo ja już miałam raz Game Changer z Recibo, tamten wcześniejszy, i on lubił u mnie powodować takie zaczerwienienie. Tutaj użyłam go na razie raz, było w porządku, drugi raz od razu na drugi dzień na noc, wszystko w porządku, więc przyznam, że podoba mi się ten krem. Zobaczymy, jak będzie dalej przy stosowaniu. To jest krem, który ma mieć bardzo silne właściwości przeciwstarzeniowe. Ciekawy kosmetyk i jestem bardzo zaintrygowana tym, jak będzie mi się spisywał dalej, więc będę Wam dawała znać. I pomimo tego, że ja go właśnie od niedawna używam, to chciałam Wam bardzo o nim powiedzieć z tego względu, że z wcześniejszym tym Game Changerem miałam troszkę ten problem właśnie, że tam łatwo było o to podrażnienie, nie wiem, to był mój pierwszy raz z retinolem, moja skóra może jeszcze nie miała tej tolerancji, ale wiem, że to było takie trochę szarpanie się z tamtym kremem. A tu mam wrażenie, że moja przygoda z tym kremem zaczyna się bardzo, bardzo przyjemnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. I czasami dostaję od Was pytania, zwłaszcza na Instastory, jak robimy sobie relacje, te live'y, to dostaję pytanie dość często o to, jaki krem przy retinolu. I oczywiście, jeżeli ktoś używa retinol, taki od polecenia z dermatologa, no to warto z tym dermatologiem omówić też pielęgnację. Natomiast jeżeli macie tutaj dowolność, to z Recibo jest Peacemaker, taka emulsja łagodząca, właśnie po retinolu, ona jest typowo dedykowana. Ale jeżeli chcecie coś innego, to Wam powiem, że ja na przykład już zaczęłam sobie stosować łagodzący krem do twarzy Sylveco 3+. To jest krem, który ma dodatek ceramidów,
Ja sobie jego zamierzam wykorzystywać na dzień jako właśnie krem, który ma być ochronny przy stosowaniu na noc retinolu. Ja już ten krem kiedyś stosowałam, było wszystko w porządku, w ogóle skóra była taka mięciutka jak pupcia niemowlęcia przy takim długotrwałym stosowaniu. Ja Wam robiłam film o ceramidach, jeżeli nie widziałeście, to koniecznie sprawdźcie. I tam Wam opowiadałam, że właśnie, przynajmniej ja na swojej skórze tak widzę, że te ceramidy dają taki super gładki efekt na mojej cerze. To jest fantastyczne, przy czym ja na mojej cerze obserwuję, że czasem ceramidy lubią mnie zapchać. Ale ten krem już stosuję dłużej niż ten z retinolem, bo chciałam tak sobie troszkę skórę przygotować, żeby ona przed tym retinolem była taka wypielęgnowana i w ogóle, więc jego troszkę dłużej używam. I na razie nie widzę, żeby coś było nie tak z moją cerą. Myślę, że tutaj wpływ ma na to raz ten żel, który totalnie super oczyszcza, no i dwa jednak, że gdzieś tam ten retinol też będzie poprawiał keratynizację, no i serum, które aktualnie używam, to Wam zaraz powiem, ale tutaj ten kremik Picobello, jestem bardzo z niego zadowolona i uważam, że jako krem na dzień, lekki, ochronny, nieobciążający, ale właśnie chroniący skórę w aktualnym zimowym okresie, no zimowym, no takim chłodnym, super, naprawdę fantastico. A krem, który z filtrem sobie aktualnie używam, to jest Ini Mini. Ja Wam wspominałam, że przy moich przemyśleniach i dotyczących filtrów, to jest filtr, przy którym będę zostawać przez jakiś czas, w zapasie mam już kolejne opakowanie, ale aktualnie, że jestem na takim wypowiedzeniu, że ja już zdałam i tablet, i telefon, i samochód, i tak naprawdę jestem zwolniona z obowiązku wykonywania, jestem zwolniona z świadczenia obowiązków pracy, coś w ten deseń, czyli dostaję wypłatę, ale nie pracuję, no i rzadko wychodzę z domu, bo nie mam auta, słuchajcie, to jest dla mnie traumatyczne, więc nie mam samochodu, no i siedzę w domu, więc nie stosuję filtrów, no, tak, patrzę, co będzie z tą moją cerą, jak to się będzie dalej działo i tak dalej, ale przyznam, że jak na przykład jechałam na urlop do Hiszpanii, to sobie używam ten filtr, no i nie widziałam jakiegoś pogorszenia stanu cery, było w porządku, więc ja osobiście uważam, że ten filtr z Ini Mini jest super. On jest całkiem lekki, dobrze wchłanialny, niebielący, ma super pH, tak sprawdzam wartości pH kosmetyków, fantastyczny, dobrze mi się go nosi, on dobrze mi współgra z różnymi kremami, które stosowałam celem pielęgnacji, bo testowałam różne kremy w połączeniu z nim, makijaż, różne podkłady, wszystko mi dobrze z nim gra, więc ja sobie przy nim zamierzam zostać na dłużej. A jeżeli chodzi o oczy, to taki mam krem pod oczy Nature Up, ja go dostałam w wypadce PR-owej ze sklepu Ecozusu. On jest ogólnie okej, ale przyznam, że nie robi jakiegoś takiego wow. On ma taką ciekawą konsystencję, że jest dość lekki, dobrze wchłanialny, zostawia taką aksamitną powłoczkę i takie właśnie uczucie nawilżenia. Ma dodatek kofeiny, czyli ma zapobiegać workom pod oczami. No ale czy ja tutaj mogę powiedzieć coś na temat worków pod oczami? Zrobiłam sobie lipotransfer, więc to ciężko mówić, że to on spowodował, że nagle nie mam cieni pod oczami, nie? No nie oszukujmy się. Więc jest okej, ale czy to jest taki krem, na który ja bym była w stanie wydać pieniądze? No uważam, że podobny efekt dają też kremy tańsze, więc no jakiegoś wielkiego powrotu nie przewiduję. Myślę, że teraz przejdziemy sobie do peelingu i jeżeli oglądacie mnie systematycznie, to myślę, że widziałyście mój film o peelingach kawitacyjnych i tam robiłam film przy współpracy, to był film, który był sponsorowany, oczywiście na Instagramie też tam Wam coś tam wrzuciłam. W tym momencie mówimy szczerze, bez żadnego tutaj wiecie sponsorowania i tak dalej. O matko, jak ja go uwielbiam, to jest takie cudowne. Powiedziałabym, że trochę mi to zrewolucjonizowało pielęgnację, bo jestem już na takim etapie w życiu, wiecie, te 30 lat przemyślenia i te sprawy, że kupowanie nowych kosmetyków już nie powoduje u mnie takiej ekscytacji. To było super ekscytujące w momencie, jak tych kosmetyków naturalnych było mało, jak jeszcze to było tak, że mało osób się orientowało w tych składach, dużo osób szukało tej takiej edukacji pod kątem kosmetycznym. Tak, to wtedy było super pokazywać te wszystkie perełki. W tym momencie być może już same widzicie, że o, wracam sobie do kosmetyków, które znam i je cenię i lubię mieć taką swoją bazową pielęgnację, do której chciałabym móc sobie wracać i od czasu do czasu coś tam nowego wplatać. A jeżeli chodzi o peelingi, no okej, też mam jakichś swoich ulubieńców, ale jak się okazuje, że ja mogę mieć urządzenie, którego nie muszę zmieniać tak jak peeling, że muszę sobie co jakiś czas kupować nowy, tylko mogę mieć jedno i cały czas je sobie używać i dopóki go nie zniszczę, to ono mi będzie działać, no to super! Jestem zachwycona tym, jak ten peeling dobrze działa złuszczająco. Bo ja kiedyś miałam peeling kawitacyjny, ale on mi nie dawał takiego efektu. Wręcz bym powiedziała, że ja efektu nie widziałam po tamtym, co kiedyś miałam.
To jeszcze zanim w ogóle prowadziłam kanał na YouTube i tak dalej, to są bardzo stare dzieje. Wiecie, to był jeszcze taki moment w moim życiu, że byłam na studiach i ja chciałam mieć swój salon kosmetyczny i rodzice mi kupili peeling kawitacyjny. I ja nie widziałam po tamtym peelingu kawitacyjnym efektów. A po tym, tak, ja czasem jak wykonuję sobie ten peeling, to przyznam, że tak przejadę sobie, nie wiem, 2-3 razy w jednym miejscu, zwłaszcza nos, nie, żeby tam dobrze tam wszystko oczyścić, żeby nie było jakichś tam zaskórników, coś tam wągrów, no to sobie tak oczyszczam dość, nie, że tam przesunę 2-3-4 razy i mam takie poczucie, no kurde, nie wiem, chyba mi to nie oczyści. A potem na drugi dzień narzekam, kurde, za mocno zrobiła mi nos na przykład troszkę czerwony, nie? Więc naprawdę jest to peeling, który nie trzeba się z nim długo bawić, nie trzeba go używać, nie wiem, wielokrotnie na skórze. Faktycznie wystarczy przejechać raz, dwa razy w zupełności wystarczy, żeby ta skóra była dobrze złuszczona i żeby właśnie jakieś zaskórniki, wągry się nie pojawiały. Więc też myślę, że w aktualnej kondycji mojej cery, że mi się troszkę ta cera poprawiła, on też ma tutaj duże znaczenie, no i oczywiście hormony, bo to najwięcej mi też wpływa na tą moją cerę i ta pielęgnacja i ten żel, co Wam mówiłam, ale on też ma tutaj wpływ. On ma kilka różnych funkcji, ma tak, peeling kawitacyjny jako to oczyszczanie, można też robić właśnie sonoforezę, można jonami działać, ja Wam to wszystko opowiadałam w tamtym filmie, który robiłam przy współpracy z tą firmą Garrett Electronics, natomiast ja też taka jestem, że ja bardzo dużo czasu spędzam w łazience, więc nie chce mi się jeszcze dodatkowo siedzieć w tej łazience i gdzieś te funkcje, ten sonoforezę i te jony, no to nie wykorzystuję jakoś, no nie mówię, że nie będę, może będę, tylko jakoś ostatnio nie miałam tego głowy, ale ten peeling kawitacyjny jestem zachwycona i używam raz w tygodniu. Po prostu zamiast peelingu zwykłego, kosmetycznego, używam sobie takie urządzenie. I to działa na podobnej zasadzie, jeżeli chodzi o siłę działania, jak peeling enzymatyczny. Podobna jest siła efektu jak po peelingu enzymatycznym i to się zgadzam, że jeżeli ja sobie go nie nadużywam, tak jak Wam mówiłam z tym nosem, że tam trochę nadużywałam, to faktycznie poziom oczyszczenia jest jak po peelingu enzymatycznym, czuć, że ta skóra jest odświeżona, oczyszczona, ale nie ma żadnego podrażnienia, zaczerwienienia, takiego uczucia, że coś było robione. Nie. Także totalnie jestem w tym zakochana i dostawam od Was pytania, czy właśnie przy peelingu kawitacyjnym trzeba jeszcze inny peeling? Nie, nie trzeba, to Wam w zupełności zastępuje dodatkowe peelingi. Producent tutaj rekomenduje, żeby tego używać tam nawet 3-4 razy w tygodniu. No ja Wam mówię, jak ja sobie od wielu lat robię raz w tygodniu peeling i robię go sobie po prostu raz w tygodniu bardzo dokładnie i też to mi w zupełności wystarcza, więc to jest taka kwestia, kto jak robi peelingi, ile potrzebuje i czego, ale możemy sobie takim peelingiem kawitacyjnym spokojnie intensyfikować to działanie złuszczające, bo możemy tą płytkę dociskać mocniej do skóry, możemy delikatniej, możemy kilka razy w jednym miejscu ją przesuwać, więc to sobie spokojnie można intensyfikować i absolutnie nie jest to urządzenie, które byłoby jakkolwiek gorsze niż te kosmetyki, które na rynku są. I właśnie przez to, że ja trochę mam takie już uczucie, że się nachapałam tych kosmetyków. Właśnie to jest to, że z jednej strony praca na YouTube sprawia, że chciałoby się pokazywać więcej i więcej i więcej i nowszych. No okej, tylko że te kosmetyki, chociażbym ich nie wiem ile stosowała i nie wiem jakimi grubymi warstwami i jakbym się nimi okładała, to i tak nie będzie to dawało efektu mocniejszego niż są w stanie dać kosmetyki używane systematycznie, roztropnie i w ilości nieprzesadzonej, nie większej niż skóra potrzebuje. No tyle, ile nasza skóra sobie wchłonie, to tyle wchłonie i chociażbym nakładała znacznie grubszą warstwę, to niewiele na niewiele się zda. Tylko może zaszkodzić, bo może zapchać. Więc nie ma po co przesadzać też z kosmetykami. Warto mieć tą pielęgnację usystematyzowaną, uporządkowaną i taką, która nam odpowiada. A i tak pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo nasza skóra jest super mocną barierą przed wnikaniem niestety niektórych związków aktywnych, ich ilości i stężeń. Stąd korzystam z medycyny estetycznej, bo wiem, że są pewne zmiany, na które już kosmetyki nie pomogą. A tutaj tak trochę jest, że no ludzie wierzą w to, że to kosmetyki dają jakieś super efekty. Nie, ludzie korzystają z medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, a wmawiają bardzo często, że to jest efekt po kosmetykach. Nawet nie celowo, bo to nie jest tak, że ktoś mówi, o zobaczcie, coś mi się poprawiło i używałam kosmetyku takiego, czy nie wiem, masaże, czy makijaże. Nie, to jest często taki przekaz podprogowy, że my widzimy, że coś się zmieniło, a jednocześnie ktoś nam mówi, no używałam ostatnio tego i tego. Nie mówi nam wprost, że to jest efekt po tym, potem tylko używałam tego i tego, a że nasz mózg niestety tak działa, że ma tendencję do uproszczeń, to twierdzi, o, ona tak wygląda, ma super to, nie wiem, tam super jej podbródek wygląda, uniosły się kości jarzmowe, zrobił się mały lifting, to na pewno będzie w takim razie ten kosmetyk.
To są pułapki naszego mózgu. No ale dobra, już Wam opowiadam o tym urządzeniu, jestem totalnie zachwycona, więc zostanie to ze mną na dłużej. To jeszcze pomyślałam, że powiem Wam o jednym gadżecie, szczerze, który też miałam właśnie współpracę już kilka miesięcy temu i być może się zastanawiacie, czy jak tam się to spisuje. Słuchajcie, Jezu, ja uwielbiam tę poduszkę. O, teraz nie chcę się do niej przytulać, no bo mam makijaż, żeby mi się tutaj nie pobrudziło. Ja ją totalnie uwielbiam i ubóstwiam przez to, że ona te wycięcia tutaj ma. To faktycznie, kiedy ja się na niej kładę, to jest super zajebiste, że po prostu nic mi się tutaj nie odgniata. I jak ja już od kilku miesięcy jej używam, to mam wrażenie, że faktycznie to dobrze działa na moją skórę. Ale dodatkowo, co jeszcze? Teraz zwłaszcza, kiedy ja jestem dość świeżo po tych zabiegach na ten podbródek, bo ten podbródek goi się do pół roku i on cały czas jest taki tkliwy, bolesny troszkę i wiecie co, ja jak się chcę położyć na poduszce, jak normalnie się na niej kładłam, czekajcie, żeby się Wam tak pokazać, tak, żeby się Wam pokazać, ja zazwyczaj jak sobie kładam się na tej poduszce, o, to właśnie w taki sposób, żeby mi tu policzek nie dotykał, prawda? Tylko żeby policzek sobie luźno, swobodnie wisiał, a opierałam się na podbródku. No ale ze względu na to, że ten podbródek mam teraz taki tkliwy, to ja się inaczej kładę na tej poduszce, tak sobie wyciągam tą szyję i jakoś tak układam pod kątem tą poduszkę, żeby to właśnie ten podbródek był tutaj w tej dziurze, żeby on mi się z niczym nie stykał. No i słuchajcie, nawet pan sam fizjoterapeuta mi powiedział, że mi się super w ogóle ta szyja goi. Na początku on właśnie tak trochę się bał, jak tam powiedziałam, czy ja już mogę spać na boku, to mi mówi, okej, spróbuj sobie, ale przyjdź do mnie po dwóch dniach, zobaczymy, jak się wszystko goi. No i tak powiedział, o, że nawet jest zaskoczony, że wszystko jest w porządku, że nie trzeba nic rozmasowywać, wiecie, że ta skóra się nie zaginała podczas spania. No czemu się nie zaginała? No właśnie dzięki temu, że mam taką fajną poduchę i możliwość tego, że jak sobie spałam, to właśnie ten podbródek tak kładłam, że mi ten podbródek się tutaj nie stykał. No i było super, zajebiście, więc też jeżeli chodzi o wspomożenie gojenia się tego mojego podbródka, nie było to żadne zalecenie od lekarza, ale uważam, że ta poducha też mi teraz dużo, dużo dała. No i super, jestem z niej zachwycona, że ją mam. Jak sobie jedziemy gdzieś na urlop i ja jej nie mam, tylko śpię na jakiejś zwykłej poduszce, to wtedy doceniam, jak zajebiście się śpi na materiale, który jest ortopedyczny. Zdarza się, że mnie szyja boli, że mnie kark boli, wcześniej w ogóle czegoś takiego nie miałam. To mi pokazuje, jaka jest różnica i rozpiętość między spaniem na poduszce ortopedycznej, a na takiej zwykłej poduszce, więc ja jestem zachwycona i jestem pewna, że jak mi kiedyś się coś z tą poduszką stanie, nie wiem, zepsuje, zniszczy, cokolwiek, to, że ja sobie będę do niej wracać, bo to jest no, drogi wydatek faktycznie, ale uważam, że jak na moje potrzeby robi to efekt i nie zamierzam jej zmieniać. Też ja jestem taką osobą, która nie wierci się jakoś bardzo mocno w nocy, więc ja mam tak, że jak zasypiam na jednym boku, to bardzo często ja się też na tym boku budzę. Więc teraz sobie wyobraźcie, jak na przykład, nie wiem, spałam 8-7 godzin i cały czas ta skóra była na przykład zagięta, a tutaj nic mi się nie zagina, wszystko jest naprawdę w spoko ułożeniu, także miód malin. Okej, wracamy do kosmetyków i powiem Wam teraz o seru, które bardzo mnie zaskoczyło. Słuchajcie, to jest serum, które jest dostępne w Rossmanie. To jest serum Only Bio. I ono mnie zaciekawiło z tego względu, że ono ma tutaj dodatek niacinamidu i zielonej herbaty. I to są substancje aktywne, które mają bardzo dobre działanie wspomagające gojenie zmian trądzikowych. Jednocześnie ta taka konsystencja żelowa, ona mnie też zaintrygowała, że to może być coś fajnego jako uzupełnienie mojej aktualnej pielęgnacji, że może to być też coś, na czym można byłoby sobie robić właśnie tutaj tą sonoforezę, tym urządzeniem. No stwierdziłam, spróbuję. No jak, tak jak Wam już mówiłam, no do tej sonoforezy jakoś ostatnio nie miałam po prostu siły. O tyle to serum sobie wykorzystuję. Ono jest dość drogie, chyba ponad 30 zł, a ja trafiłam na promkę, ono chyba było za 18 czy jakoś tak, no to słuchajcie, moja wewnętrzna cebula się obudziła. Jest mega wydajne. Po prostu ja go sobie używam na twarz, czasem jak widzę jakieś pogorszenie stanu skóry tu gdzieś na ramionach, na szyi, to też sobie go dokładam. To nie jest takie serum, że od razu z dnia na dzień widzicie, wow, super efekt, ale jak go użyjecie, to zwłaszcza te zaczerwienione stany zapalne są mniejsze, są bledsze. Jak się go używa systematycznie, to wtedy zwłaszcza widać, że zmniejszają się te niedoskonałości, że nie wysypuje tej skóry aż w takiej ilości. I tak Wam dzisiaj mówię, cała ta pielęgnacja, którą dzisiaj mam, uważam, że bardzo dobrze współgra z moją twarzą i jej aktualnymi potrzebami. I każdy kosmetyk, o którym dzisiaj Wam mówię, dokłada taką małą cegiełkę do tego, żeby właśnie te moje zmiany trądzikowe były bardziej gojone, żeby właśnie lepiej z nimi było.
żeby nie były takie duże. I właśnie te zmiany trądzikowe, jeżeli się pojawiają, to widzę, że one są bardziej takie w formie kaszki, a nie mam takich zapalnych, czerwonych gul. Nie ma tego. Nie mam takich gul, które są tak jakby pod skórą, które ciężko wycisnąć. Nie mam tego. Po prostu kaszka. A kaszkę makijażem, no to już jest łatwo zakryć, więc uważam, że ta pielęgnacja, którą mam teraz, naprawdę dobrze jest dopasowana do cer trądzikowych. Glinkowe maseczki, słuchajcie, coś takiego w Biedronce znalazłam, to jest z Dermaglinu i tam są 4 wersje. 3 już zużyłam, została mi ostatnia, więc chciałam Wam pokazać, ale spróbowałam sobie dotychczas tamte 3 wersje, tą 4 będę testować i one są naprawdę bardzo, bardzo w porządku. I też po nich obserwuję, że jest taka uregulowana praca gruczołowo-jojowych, cera się nie wybłyszcza, jest matowa, ładnie wygląda, nie ma uczucia wysuszenia, ściągnięcia, też właśnie troszeczkę ta redukcja tych zmian trądzikowych. Super! Przy czym to są maseczki glinkowe, no to trzeba je potem zmywać i wiadomo, zmywanie maseczek nigdy nie należy do takich glinek, zmywanie glinek nigdy nie należy do najbardziej przyjemnych rzeczy. Niemniej jednak ten efekt troszkę mi rekompensuje te trudności potem z myciem łazienki, z myciem armatury. I co Wam jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, ona już od razu jest rozrobiona, więc to nie jest tak, że to jest sypkie, tylko od razu macie tą taką formę pasty, którą nakładacie od razu sobie na skórę. Cena wychodzi dość drogo, bo one, taka saszetka jest za 5 zł, wystarcza na jedno, dwa użycie. Za 5 zł można kupić sobie całe opakowanie, nie wiem, tam 100 gram glinki i mieć na kilka miesięcy przynajmniej. No ale ja jestem właśnie z tych leniuszków, które... Nie, przepraszam, ja nie jestem leniwa, ja jestem wygodna, więc... No, nie muszę rozrabiać sobie tego kosmetyku z wodą, tylko od razu mogę nałożyć na twarz i to mi się bardzo podoba. I ostatnie kosmetyki, które tutaj mam, to są pomadki. Wciąż gości u mnie brzozowa pomadka z Sylveco jako opcja, która pomaga mi walczyć z opryszką. Ona zapobiega pojawianiu się opryszczki. Jeśli już się pojawi, to zazwyczaj jest malutka. I kiedy sobie planuję, zwłaszcza jakieś zabiegi, to wtedy ją bardzo, bardzo intensywnie używam, bo nie pojawia mi się wtedy opryszczka. A tak to staram się przynajmniej raz dziennie tak prewencyjnie ją na usta nałożyć. I tych pomadek ja mam ogólnie dość dużo i w zapasach, czy jakieś torebce, no czy jak miałam samochód, to zazwyczaj trzymam w samochodzie, czy w miejscu, gdzie pracuję, w pokoju, gdzie mam komputer, to tam sobie też trzymam właśnie tą pomadkę. No to są dla mnie takie podstawowe pomadki, bez których się nie umiem obyść, a oprócz niej używam właśnie sobie lanoliny z jaj. Zwłaszcza na zimę to jest fantastyczna opcja. Czekajcie, czy ja dobrze trzymam do Was, tak, dobrze trzymam do Was tym napisem. To jest lanolina i ona jest taka bardzo tłusta, dość taka, nie wiem, trochę lekko klejąca się, ale ona się tak długo na ustach utrzymuje, więc jeżeli potrzebuję zastosować sobie pomadkę i mieć pewność, że ona potem będzie naprawdę długo na ustach, no to używam to. Adrian się czasem denerwuje, jak mu dam buziaka, jak mam tą lanolinę na ustach, bo on potem trze policzek, mówi, bo to takie niefajne, nie da się tego tak usunąć, bo się tego nie da tak zetrzeć, no bo to się tak trochę aż klei. Ale dla osób, które mają suche usta, jako coś, co daje mega uczucie nawilżenia i komfortu, super, fantastico, bardzo polecam. I nawet jak to kupowałam u znajomej pani, to się w drogerii, to się śmiała, to co pani, to konkurencję kupuje? Ja mówię, no kurczę, dobre to jest, ale oczywiście wyciągnęłam pomadkę brzozową z torebki, mówię, mam też pomadkę brzozową. Także, to na tyle dzisiaj. Jestem ciekawa, czy miałyście któreś z tych kosmetyków, może zainteresowałam Was którymś, dajcie mi o tym koniecznie znać. Jeżeli film Wam się podobał, będę wdzięczna za łapkę w górę, bo w ten sposób film zostanie zaproponowany szerszemu gronu odbiorców. Będę wdzięczna, jeśli będziecie pamiętać o tych łapkach w górę już na początku filmu, no bo tak działa algorytm YouTube'a, że proponuje większej ilości moje filmy, jeżeli właśnie czym prędzej jest ta łapka dodana, zwłaszcza to jest ważne pół godziny od publikacji filmu, a że ja zawsze najpierw opowiadam, a potem dopiero informuję o tych łapkach, to zawsze gdzieś tam, a moje filmy nie trwają pół godziny, no to właśnie gdzieś tam już jest po ptokach, także będę wdzięczna, gdybyście mi chciały pomóc, tam tylko tą łapkę w górę, tylko tą łapkę w górę, dla Was to jest tylko łapka jedna w górę, a dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, także serdecznie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i za Waszą aktywność, za łapki, za komentarze. Jest mi bardzo, bardzo miło, że chcecie się ze mną dzielić swoimi opiniami, doświadczeniami, spostrzeżeniami. Wielkie dzięki, miłego dnia i do zobaczenia znowu za jakiś czas. Pa!